Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry panie inspektorze, witam. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jeśli państwo nas oglądają, to widzą, że pan inspektor ma tu mnóstwo materiałów. No dobrze, to zaczynajmy. Tutaj kolega powiedział, że jest totalny luzik na drogach. Ja mam takie wrażenie, że jak jest taki totalny luzik i fajna pogoda, to tylko tym gorzej, bo kierowcy jeżdżą dużo szybciej, prawda? Tak. To prawda. Też obawiałem się tego wydłużonego czerwcowego weekendu. Dlaczego? Właśnie, a jest bezpieczny? No jest bezpieczniej, natomiast jeżeli chodzi o dane statystyczne za ten weekend, to dopiero podamy je w poniedziałek. Ten czas przez cały czas się toczy. Natomiast powiem tak, dlaczego się obawiam? Dlatego, że jest piękna, słoneczna pogoda. Kierowcy, którzy będą wyjeżdżać z dużych aglomeracji, takich jak na przykład Kraków, Warszawa, Trójmiasto, Łódź, Wrocław, którzy przyzwyczajeni są do tego, że w godzinach największego szczytu porannego, popołudniowego więcej stoją niż jeżdżą, dlatego że są gigantyczne korki, to gdy wyjeżdżają w czasie długiego weekendu na proste odcinki drogi, poza obszar zabudowany, mając jeszcze zakodowane to, że gdy przekroczą tam prędkość, to nie stracą tego dokumentu, to obawiałem się, że może dojść do takiej wolnej Amerykanki, że ta dyscyplina, kultura może ulec takiemu rozluźnieniu. Czas pokaże, w poniedziałek kierowcy będziemy mieli... Kierowcy lubią jednym słowem depnąć, jak to. Depnąć, zwłaszcza, że gdy wyjeżdżamy poza obszar zabudowany. I to, co wcześniej powiedziałem, w głowie tkwi ta myśl taka przewodnia. Aha, gdy przekroczę prędkość poza obszarem zabudowanym, to na pewno mi tego dokumentu nie zatrzymają. A no właśnie, bo jesteśmy też w takim okresie, w którym obowiązują te przepisy, że na terenie zabudowanym, jak się przekroczy o 50 km, to prawo jazdy można zabrać. I pan powiedział w jednym z wywiadów, że się pan nie spodziewał, że to jednak wpłynęło na bezpieczeństwo. Myśli pan, że to jest jakaś trwała tendencja? Chciałbym w to wierzyć, chciałbym, ażeby kierowcy zachowywali się tak jak do tej pory. Wielki szacunek dla zmotoryzowanych, dla kierowców, dla pasażerów, dla pieszych za to, co stało się na polskich drogach po 18 maja tego roku. Zaskoczyli mnie kierowcy InPlus. Proszę mi wierzyć, że nawet patrząc przez pryzmat Starogardu Gdańskiego, gdzie mieszkam, Gdańska, ale Warszawy przede wszystkim, bo tam przez 5-6 dni w tygodniu pracuję, znakomita większość zmotoryzowanych stosuje się do ograniczeń prędkości. Ja nie poznaję kierowców. Gdy jeżdżę oznakowanym radiowozem, bardzo, podkreślam, bardzo rzadko się zdarza, że ktoś próbuje mnie wyprzedzić, gdy jadę zgodnie z prawem z prędkością 50-60 km na godzinę, a poza obszarem zabudowanym, gdy wjeżdżamy w małe miejscowości, wsie, tam gdzie jest ustawiona tablica obszar zabudowany, to rekordy popularności biją światła hamowania stop. Kierowcy naciskają na pedał hamulca, włączają się światła hamowania stop, to znaczy, że kierowcy zwalniają, ale także światła drogowe. No znów powraca ten zwyczaj mrugania światłami drogowymi, gdzie kierowcy ostrzegają się wzajemnie o kontroli drogowej. A policja nie lubi tego mrugania, prawda? Znaczy, wie pani, nie wiemy, kogo ostrzegamy. Możemy ostrzegać pijaków, możemy ostrzegać złodziei samochodów, piratów. Na tablicy rejestracyjnej nie mamy podanej informacji, czy jest to osoba trzeźwa, prawa, czy też osoba, która dawno powinna stracić prawo jazdy. Natomiast podam takie dane. Od 18 maja do końca tego miesiąca na polskich drogach doszło do 1054 wypadków drogowych, w których 72 osoby zginęły, natomiast 1256 osób odniosły obrażenia ciała. Gdybyśmy te dane z tych dwóch tygodni porównali do okresu od 7 do od 4 do 17 maja, więc takiego okresu dwóch tygodni przed wejściem tych zaostrzonych przepisów prawa, to liczba wypadków drogowych spadła o ponad 200, zabitych o 17 i rannych o ponad 200, więc to duża poprawa, jeżeli chodzi o statystyki, te tragiczne statystyki wypadków drogowych. Ale przygląda się pan temu od wielu lat. Skoro to jest takie proste, czemu nie zrobiliśmy tego wcześniej? Ja pamiętam, że mieli takie akcje chyba z 2 lata temu. Taka była akcja z takim poleceniem zabierania praw jazdy. To się jakoś tak potem skończyło. To było polecenie pana komendanta głównego policji z 11 lutego 2014 roku, że w przypadku, gdy kierujący w sposób rażący, umyślny złamie elementarne zasady bezpieczeństwa, będziemy mówili o zbiegu wykroczeń i
skutkiem tych naruszeń przepisów prawa będzie realne, konkretne, rzeczywiste zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, ażeby zgodnie z artykułem 86 paragraf 3 kodeksu wykroczeń zatrzymywać za pokwitowaniem prawo jazdy i postanowienie o ewentualnym zatrzymaniu tego dokumentu, prawnym zatrzymaniu, wydaje sąd. Mówimy tu o zbiegu wykroczeń, a więc kierujący na przykład poruszał się 120-130 km na godzinę na dziemsiących, obok zepiętych pasów, rozmawiał przez telefon komórkowy, wyprzedzał na trzeciego, inni kierowcy musieli saldować się ucieczką, zatrzymywać się na poboczu, to w takich sytuacjach zero tolerancji, jesteśmy coraz bardziej zdecydowani. Nasza reakcja jest współmierna do zachowania, anormalnego zachowania kierującego pojazdem i w dalszym ciągu zatrzymujemy te dokumenty. Od momentu wejścia, od momentu obowiązywania tego polecenia zatrzymaliśmy już ponad 10 tysięcy praw jazdy właśnie z tegoż artykułu, o którym wcześniej mówiłem. Tylko potem sądy podobno zwracały dokumenty. Wie pani, była też taka sugestia, były też takie opinie, zresztą lansowane nawet przez znanego kierowcę rajdowego pana Krzysztofa Chowczyca, który twierdził, że jeżeli sąd zwraca prawo jazdy, które wcześniej było zatrzymane przez policję, to znaczy, że policja tę sprawę przegrywała. To jest błędne stwierdzenie, dlatego że jeżeli sąd nie wydał postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy, to wcale nie oznacza, że to postępowanie w sprawie o wykroczenie zostało zakończone prawomocnym rozstrzygnięciem sądu. A więc bardzo często osoba była uznawana jako winna w trakcie postępowania przed sądem, natomiast sąd nie zastosował środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdu. Dobrze, ale wracam do pytania. Na ile to może być tendencja trwała, czyli mniejsza liczba wypadków pana zdaniem? To, że nad kierowcami wisi taki bat, że mogą stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Wie pani, czas pokaże. Na razie to zachowanie od ponad 2 tygodni jest bardzo zaskakujące. Mówimy o pozytywnych trendach. Jestem głęboko przekonany, że z miesiąca na miesiąc ta sytuacja na polskich drogach będzie ulegała poprawie. Ja pamiętam jeszcze, jak nawet z panią rozmawiałem, z panem redaktorem, gdy często gościłem w Radiu Gdańsk, gdy mówiliśmy o tragicznych skutkach wypadków drogowych. Jeszcze niedawno, bo przecież w 1991 roku na polskich drogach ginęło prawie 8 tysięcy osób przy współczynniku motoryzacji wynoszącym niespełna 10 milionów zarejestrowanych w Polsce samochodów. W tej chwili mamy ponad 25 milionów pojazdów silnikowych, zarejestrowanych pojazdów silnikowych, z czego około 17 milionów stanowią samochody osobowe i na polskich drogach ginie ponad 3200 osób. Jesteśmy na dobrej drodze ku normalności. Wie pani, jak Gdańska w tej chwili nie poznaje. To, co się dzieje w Gdańsku pod względem rozwoju infrastruktury drogowej, węzły komunikacyjne, obwodnice, ścieżki drogowe. Czasem ta infrastruktura drogowa, szczególnie takie dwupasmówki, one często sprzyjają temu właśnie, o czym powiedzieliśmy wcześniej, że kierowcy nie jeżdżą wcale wolniej, tylko lubią... Wie pani, ale myśmy już chyba wyrośli z tego czasu, gdzie drogi dwujezdniowe, obwodnice, bo już nie mówię w tej chwili o autostradach, bo jeszcze kilkanaście lat temu z tym było gorzej, były traktowane jako tory jazdy, tory wyścigowe, gdzie jeżeli ktoś w latach 90. na początku kupił jakieś auto, które miało kilkanaście lat za granicę, to wyjeżdżał na obwodnicę tylko po to, ażeby sprawdzić, ile to auto, mówiąc kolokwialnie, wyciągnie. Myśmy chyba już do tego dojrzeli, że warto jeździć bezpiecznie, a po drugie jesteśmy pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. My podróżujemy bez jakichkolwiek przeszkód po krajach, gdzie ta kultura motoryzacyjna jest na znacznie wyższym poziomie. Trochę wolniej jeździmy. Tak globalnie i statystycznie trochę wolniej Polacy jeżdżą za granicą niż w Polsce. Ale wracając do tych przepisów, dzisiaj Rzeczpospolita pisze, że Helsińska Fundacja Praw Człowieka wstawia się za kierowców i chce, żeby Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Trybunału o zbadanie konstytucyjności tych przepisów. To oni twierdzą, że po pierwsze, ich zdaniem to jest wielokrotność kary, czyli że z jednej strony zabiera się prawo jazdy, jest tam mandat do 500 zł i punkty karne, a z drugiej strony, że to jest brak sądowej kontroli nad zatrzymaniem dokumentów, że to jest tylko decyzja administracyjna. Szkoda by było, prawda?
Szczerze? No szkoda. Myśmy jako policja też bardzo mocno postulowali, ażeby takie instrumenty prawne stały do polskiego prawodawstwa wprowadzone, tak jak dzieje się w większości państw europejskich. Byłem 3 lata temu w Zurychu. No wie pani, bezcenny widok, jak człowiek widzi no super Bentleya, który w strefie tempo 30 porusza się z tą prędkością, gdzie według mojego mniemania, oglądu sytuacji, nikogo nie było, prosto odcinek drogi, ale działo się to w centrum, ba, tam jest nawet konfiskata samochodów w przypadku, gdy kierowca w sposób jaskrawy, rażący naruszy przepisy ruchu drogowego. Powiem pani w ten sposób, te przepisy były konsultowane i stanowione nie tylko przez parlament, ale przy tworzeniu tego pakietu zmian przepisów prawa uczestniczyli wybitni eksperci, prawnicy, którzy reprezentowali różne resorty. Resort sprawiedliwości, spraw wewnętrznych, infrastruktury. A więc to nie jest tak, że policja sama sobie wprowadziła prawo, nie, no dlatego jasne, że nie żyjemy w państwie policyjnym, tylko żyjemy w demokratycznym państwie prawa. Uchwalane z różnych powodów. No czasem bywają niekonstytucyjne. Ale proszę zobaczyć, że sama pani zauważyła, że znakomita większość z nas w obawie przed utratą tego dokumentu, w obawie, że przez 3 miesiące będzie taka karencja, że przez 3 miesiące ta osoba nie będzie mogła kierować samochodem, a przede wszystkim przed nieuchronnością kary, to wszystko doprowadziło do tego, że po prostu jeździmy wolniej. Ja to zawsze mówię w ten sposób, bo były też takie zarzuty, że policja musi nakładać mandaty karne, że polujemy, że nasza rola tylko polega na tym, żeby ścigać tych, którzy jeżdżą szybko, tylko po to, żeby nabijać pieniądze do budżetu państwa. Okej, ale jest jedna bardzo ważna rzecz. Wie pani, osoba ciężko ranna w wypadku drogowym trafia do szpitala i hospitalizacja takiej osoby kosztuje nas wszystkich, społeczeństwo, około 16 tysięcy złotych. Ja mówię w ten sposób. Jeżeli jeszcze niedawno, bo 24 lata temu na polskich drogach ginęło 7-8 tysięcy osób, a rannych było blisko 60 tysięcy osób i te liczby udało nam się zmniejszyć o prawie połowę, o ponad połowę, to proszę zobaczyć, jakie są to oszczędności dla budżetu Skarbu Państwa. Do czego zmierzam? To pokolenie, które przeżyło najbardziej koszmarne, straszliwe czasy. Ludzie, którzy urodzili się w latach 30., 40., którzy na własnej skórze przeżyli najbardziej chyba mroczny okres w historii. Czasy II wojny światowej, czasy stalinizmu, komunizmu. Ci ludzie, którzy w tej chwili dożywają końca swych dni. Ci ludzie, którzy w tej chwili potrzebują opieki służby zdrowia. Te pieniądze, które w tej chwili zaoszczędzamy z tytułu zmniejszonej liczby wypadków drogowych, trafiają także na służbę zdrowia i ci ludzie mają prawo i dzięki temu są lepiej obsługiwani, leczeni przez lekarzy, przez służbę zdrowia. Wróćmy jednak do uczestników ruchu drogowego, bo mówiliśmy tu o kierowcach, mandatach. Dobrze, no każdy ma swoją pewnie perspektywę. Natomiast zatrważające są dane, które ostatnio zostały opublikowane o rowerzystach i pieszych w Polsce. Na tle innych krajów wyglądamy tutaj tragicznie. Wielokrotność wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów. Dlaczego tak jest? Dlaczego wciąż tak wiele osób ginie i zostaje i jest rannych? Z czego to wynika? Też do końca nie znam odpowiedzi na to pytanie. Dla mnie, jako człowieka w dojrzałym wieku, przejście na drugą stronę ulicy nie sprawia większej trudności. No po prostu czekam. Jeżeli jest zbyt duży ruch, to po prostu czekam. Ja zachęcam kierowców do tego, ażeby przestrzegali zasady szczególnej ostrożności, gdy dojeżdżają do wyznaczonego przejścia dla pieszych, żeby zmniejszyli prędkość, żeby bacznie obserwowali otoczenie przejścia dla pieszych. Przecież ci kierowcy za jakiś czas stają się pieszymi, wstawiają te swoje samochody do garaży, są też rowerzystami. Wie pani, moim zdaniem istnieje taki konflikt zwyczajowy między kierowcami i pieszymi, który jest regulowany taką nieformalną zasadą. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dziś siedzę we wnętrzu komfortowego samochodu, muszę szybciej dotrzeć do celu, bo wydałem kupę kasy na to auto i ignoruję prawo pieszego do tego, ażeby on przeszedł bezpiecznie na drugą stronę ulicy. Ten pieszy, który długo oczekuje, w końcu nie wytrzymuje, przechodzi przez to przejście, dochodzi do potrącenia. Ale jest też drugi bardzo ważny aspekt, jeżeli chodzi o rozwiązania infrastrukturalne. No niestety brakuje segregacji ruchu
ruchu pieszego, od ruchu kołowego. Jestem za tym, ażeby po prostu likwidować wyznaczone przejścia dla pieszych na odcinkach międzywęzłowych, na drogach o dwóch, trzech pasach ruchu, te przejścia bez sygnalizacji świetlnej. Jestem zwolennikiem pomysłu rozwiązania pani poseł Bublewicz, która apelowała, ażeby do polskiego prawodawstwa wprowadzić zapis, że pieszy, który zbliża się do wyznaczonego przejścia, zatrzymuje się przed zebrą, miał pierwszeństwo przed pojazdem. Jest to dobry przepis. To rozwiązanie zmusiłoby w końcu inżynierów, organizatorów ruchu do tego, ażeby zainwestować w infrastrukturę drogową. A więc nieraz są takie sytuacje. Prosty odcinek drogi, trzy pasy ruchu. Kierowcy korzystają z dobrodziejstwa zielonej fali, z daleka już widzą zielone światło, a pomiędzy tymi dwoma skrzyżowaniami jest wyznaczone przejście dla pieszych bez sygnalizacji. Albo przejścia z sygnalizacją świetlną, a na drogach jednoliniowych, dwukierunkowych, tam gdzie kierowcy często rozwijają duże prędkości, próbują wyprzedzać przed przejściem, stosować różnego rodzaju szykany, azyle, wyspy, wszystko, żeby ten ruch kanalizować, wszystko, ażeby kierowca po prostu zmniejszył prędkość przed wyznaczonym przejściem dla pieszych. Wie pani, to jest naprawdę, ja nie znam takiego rozwiązania, które by w 100% ten problem rozwiązało. Z drugiej strony myślę, że piesi też powinni myśleć, przewidywać na drodze i powinni zakodować sobie jedną podstawową zasadę, że zwłaszcza apeluję do tych pieszych, którzy nigdy nie siedzieli za kierownicą samochodu, bo pieszy myśli w ten sposób, że jak kierowca go widzi, to zawsze i w każdej sytuacji jest w stanie się zatrzymać. Jeżeli jedziemy z prędkością 50 km na godzinę w dobrych warunkach, tak jak w tej chwili w czerwcu, to ten samochód potrzebuje 26 metrów, ażeby przed tym przejściem się zatrzymać. No praw fizyki oszukać nie da. A więc tutaj trzeba apelować o kulturę, rozsądek, do wszystkich uczestników ruchu, pieszych, kierowców, pasażerów, i myślę, że to jest antidotum na rozwiązanie problemu. No i jeździmy ostrożnie, szczególnie teraz, kiedy jest tak ładnie, ciepło. I jeszcze jedną rzecz muszę zdementować, bo to jest chyba najważniejsza informacja. Od dwóch tygodni media mocno trąbiły, że wzrosły wysokości mandatów karnych, że zmienił się taryfikator. Bzdury, totalne bzdury. Nie wzrosły mandaty karne. Taryfikator jest cały czas na tym samym poziomie. Mandaty karne nie są uzależnione od wysokości dochodów, które będą obliczane corocznie przez GUS. U nas nie. I na razie, pani redaktor, nie toczą się takie prace. I na koniec, już zupełnie na koniec, ten miernik, o którym wszyscy tak głośno mówili, który niby nakłada na drogę obowiązek nałożenia 1 700 000 mandatów karnych. Mhm. Zupełnie nieprawda. No tak, ale to były nasze wewnętrzne, wie pan, tylko mierniki. Mnie nie dziwi, że w budżecie jest zapisane po stronie dochodów jakiś udział w mandatach. Pani zobaczy, no, pokazuje pani ten dokument, tak to brzmiało. Liczba ujawnionych wykroczeń. Kierujących, nieprzestrzegających przepisów dotyczących prędkości jest tu. A tam była podana liczba z 2014 roku, że polska drogówka w tamtym czasie, w 2014 roku, nałożyła niespełna 1 700 000 mandatów. Kończymy, ale nie miejmy złudzeń, policja dalej będzie zatrzymywać kierowców i będzie wlepiać nam mandaty. Jak tak miło jest, w Gdańsku wszystkim trójmiejskim kierowcom i wszystkim kierowcom z województwa pomorskiego szerokiej, bezpiecznej, kulturalnej pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.